Superbet, sponsorem głównym GKS Utychy. Który z trenerów prawdopodobnie spędza najwięcej czasu w klubie? Czy nadal zakłada się z bramkarzami? I jak wspólnie z drużyną przygotowuje się do dwóch domowych spotkań? O tym wszystkim i nie tylko porozmawiamy z trenerem bramkarzy GKS Utychy, Tomaszem Rogalą. Dzień dobry, cześć. Cześć Krzysiu, witam. Tomku, za nami spotkanie z Widzewem Łódź. O tym meczu niestety pisało się i mówiło się już bardzo dużo. Skupmy się zatem na tym, co przed nami. W czwartek zagramy z Arką Gdynia. W poniedziałek czeka nas spotkanie z Górnikiem Polkowice. Czy te przygotowania do tych dwóch spotkań są prowadzone dwutorowo pod kątem motorycznym i taktycznym? Czy najpierw w 100% skupiacie się na meczu z Arką Gdynia? Na pewno zawsze najbliższy mecz jest tym najważniejszym. Trochę mało czasu jest po ostatnim meczu z Widzewem, żeby jakoś bardzo mocno skupiać się na motoryce. Bardziej tylko na regeneracji, odbudowie zmęczenia po meczu z Widzewem. Ta sama sytuacja będzie przed meczem z Polkowicami. Ten czas między dwoma meczami jest na tyle krótki, że za bardzo nie ma możliwości popracowania nad motoryką. Bardziej skupimy się pod względem taktyki i podejścia, może nie podejścia, ale innej taktyki na mecz z Arką, a innej taktyki na mecz z Polkowicami. No bo to są dwie różne drużyny, dwa różne, można powiedzieć, bieguny tej tabeli. No i te zespoły troszkę inaczej grają. To jak w takim razie wygląda przygotowanie taktyczne, jeśli chodzi o bramkarzy, bo oni oczywiście biorą udział w odprawach wspólnie z zespołem, ale ty także z nimi pracujesz indywidualnie. Jak te analizy z nimi wyglądają? Są takie cztery punkty, które zazwyczaj analizujemy z bramkarzami przed kolejnym przeciwnikiem. To jest ustawienie drużyny przeciwnej, w szczególności liczba napastników, czy liczba zawodników uczestniczących w akcjach ofensywnych zespołu. To jest jedno. Drugie to są na pewno stałe fragmenty gry w naszej defensywie, a w ofensywie drużyny przeciwnika. Kolejnym tematem jest, co można wykorzystać w fazie ataku, czyli po przechwycie piłki przez bramkarza, jak należy rozpocząć grę, co można w tym momencie wykorzystać w ustawieniu drużyny przeciwnika. No i tym ostatnim etapem, może nie etapem, tylko podpunktem jest wiążącym się też z ustawieniem taktycznym, to jest liczba zawodników uczestniczących w akcjach ofensywnych drużyny przeciwnej, ilu zawodników bezpośrednio wbiega w pole karne, w które sektory. Jakie napastnicy mają predyspozycje i takie ulubione czy tam wyćwiczone schematy kończące akcje. A jakie narzędzia generalnie wykorzystujesz w tej analizie, bo zawsze przed spotkaniami ustawiasz kamerę za bramką, do tego jest zapewne Instat, jest także zapis z transmisji. Jakie narzędzia są wykorzystywane i czy także w trakcie przerwy przekazujesz bramkarzowi na bieżąco uwagi, czy raczej te sugestie dopiero po meczu? Pierwsze jakieś podpowiedzi oczywiście w przerwie są. Ale tam nie ma czasu, aż tyle czasu, żeby dogłębnie analizować bramkarza. Na pewno taka dogłębniejsza, szczegółowa analiza jest zawsze po meczu i tam rozpatrujemy wszystkie aspekty gry bramkarza. Tak mówiłeś, korzystamy z wszelkich dostępnych możliwych zapisów wideo, czy to z Instata, czy z kamer własnych.
A jak bardzo ta rola bramkarza się zmieniła? Bo zapewne jak ty broniłeś, wtedy głównym zadaniem bramkarza było chyba obronienie, wyrzut piłki daleki. Teraz ta rola bramkarza jest zdecydowanie inna. On musi bardzo dobrze grać nogami. Czy to też bardzo się zmieniło w przypadku GKS-u Tychy, kiedy tą piłkę krótko rozgrywamy z piątego metra? To także wpłynęło na to, że ta twoja praca teraz wygląda nieco inaczej? Krzysiu, nawet bym tak głęboko nie sięgał w historię, jak ja broniłem, bo to było 20 lat temu prawie. Myślę, że jeszcze gdzieś 10 lat temu, no tak to humorystycznie nazwę, trenerzy bramkarzy byli nazywani trenerami od kopania piłek. Do tego się to ograniczało. Bramkarz wchodził do bramki, trener bramkarzy kopał mu piłki, rozgrzewał. Teraz na pewno przy obecnym stylu grania ta rola bramkarza, tym samym i trenera bramkarzy, znacznie się zwiększyła. Na pozycję bramkarza już teraz nie można patrzeć przez pryzmat tylko gry bramkarza. Troszkę szerzej, troszkę holistycznie trzeba na to spojrzeć, jak bramkarz współpracuje z linią obrony, jak bramkarz współpracuje z defensywnymi pomocnikami. Także ten trening bramkarski w przeciągu ostatnich lat bardzo się zmienił. To nie jest stricte działanie tylko i wyłącznie w bramce, tak jak mówiłeś, ograniczające się tylko do obrony strzału, ewentualnie do dalekiego kopnięcia piłki. Teraz zadania bramkarza są znacznie większe. Musi brać udział w rozpoczynaniu, w akcji, w fazach przejściowych. Ten bramkarz musi być alternatywą dla obrońców w momencie utrzymania piłki. Oczywiście zawsze kibic będzie oceniał grę bramkarza przez interwencję w bramce, ale z punktu widzenia trenera bramkarzy oczywiście jest to bardzo ważne, ale nie jest to jedyny wyznacznik gry bramkarza w dzisiejszym futbolu. Mówiłeś o tym, jak rola bramkarza wyglądała 10 lat temu. Wiemy, co było 11 lat temu, no bo od tego czasu jesteś w klubie. Teraz Państwo mogą zobaczyć, jak Tomek Rogala wyglądał w 2011 roku. Kiedyś rozmawialiśmy na temat, kto decyduje o tym, kto jest numerem jeden. Natomiast zastanawiam się, na ile trener bramkarzy ma wpływ na transfery, jeśli chodzi o pozycję bramkarską. Często dyrektor sportowy, prezes to na pewno pytać o poszczególnego bramkarza, ale czy ty, na przykład twoją rolą jest szukanie takich zawodników? Tak. Tak, właśnie to też się zmieniło w roli trenera bramkarzy w klubach, że jest odpowiedzialny także za scouting. Wszystkie transfery wiadomo, że są ustalane czy z dyrektorem sportowym, czy z prezesem, wiadomo, że z pierwszym trenerem, ale tak, jest to też rola trenera bramkarzy, żeby gdzieś tam rozglądał się, szukał, analizował bramkarzy w innych klubach i ewentualnie rekomendował jakiś transfer do klubu. To skoro już mowa o bramkarzach, to z kilkoma z nich udało nam się porozmawiać. Jaką rolę w ich rozwoju odgrywa Tomasz Rogala? Jak bardzo ważny jest trening indywidualny? Posłuchajmy i zobaczmy. Brawo, Świerku! Wzdłuż!
ciężko wyróżnić jedną grupę takich aspektów, nad którymi trenujemy na treningach bramkarskich, bo trener Rogala stara się jednak modyfikować te treningi. Na przykład wczoraj miałem trening indywidualny i pracowaliśmy nad refleksem i nad czasem reakcji. W zeszłym tygodniu była to gra na linii i przedpolu, więc to się zmienia. A te treningi, no wiadomo, są bardzo ważne, nie ma co ukrywać, bo to robi dużą robotę. Trenujemy z trenerem 2 razy w tygodniu dodatkowo. Plus oprócz tego trener jest na każdym treningu w pierwszej drużynie i czasami się pojawia, obserwuje nas na treningach w drugiej drużynie, czasami na meczach jest i uważam, że no, tak jak mówiłem wcześniej, to jest ważne. Jeżeli mamy jakiś tam problem, a mecz jest nagrany, to zawsze możemy udać się do trenera, poprosić go o radę, co można zrobić lepiej, co inaczej. No i zawsze tą odpowiedź otrzymujemy, więc myślę, że tutaj w klubie działa to na dobrym poziomie. Wyjdź! Brawo! Możesz przyjąć. Treningi bramkarskie są stricte bramkarskie. Tego się nie nauczymy na żadnym treningu z drużyną. Są to elementy pod mecz, są to elementy też gimnastyczne, dzięki którym podczas meczu bardziej nam się przydadzą podczas jakiejś interwencji. Jak to generalnie tygodniowo się układa? Dużo i często są właśnie tego typu zajęcia indywidualne? Tak, ten Rogala w młodzieżówce spotykamy się 2 razy w tygodniu i na pierwszej drużynie na każdym treningu jest trener. W trakcie prezentacji twojej osoby wspomniałem o tym, że jesteś prawdopodobnie trenerem, który spędza najwięcej czasu w klubie, bo mam wrażenie, że jesteś tutaj wielokrotnie od rana do wieczora. Jak taki twój typowy dzień wygląda? No bo jest praca zarówno z pierwszym zespołem, jak i z tymi najmłodszymi rocznikami. No typowy dzień w pracy w GKS-ie Tychy wygląda tak, że przyjeżdżam na 9 rano, jeżeli zajęcia pierwszej drużyny są o godzinie 10.30. Mamy 1,5 godziny czasu na omówienie zajęć, na przygotowanie się do zajęć. Potem są zajęcia pierwszej drużyny. Po zajęciach pierwszej drużyny czekam na to, aż młodzi bramkarze skończą zajęcia w szkołach. I zależy od dnia, zjawiają się na 15-16.30. Każda grupa wiekowa ma zapewnione 2 zajęcia bramkarskie w tygodniu. Żadnych grup treningowych wiekowych jest dość sporo. No to przeważnie po południu mam jeszcze 2 treningi bramkarskie z bramkarzami grup młodzieżowych. No i wracam do domu tak różnie, no 20.30, 21.00, zależy od godziny rozpoczynania i kończenia zajęć z grupami młodzieżowymi. Tak to wygląda od poniedziałku do czwartku. Piątek, nazwijmy to, że mam taki luźniejszy dzień, nie pracuję już wtedy z młodzieżą, bo po prostu co 2 tygodnie wyjeżdżamy dzień wcześniej na mecze ligowe z pierwszą drużyną i tutaj nie chciałbym ustalać zajęć z młodzieżą i potem ich odwoływać. Kibice, którzy oglądają nasze materiały, na pewno zwracają uwagę na to, że te zajęcia bramkarskie są bardzo zróżnicowane, bo w zasadzie na każdej relacji z treningu są one inne. Tak zastanawiam się, skąd czerpiesz inspirację. Czy to jest, oglądasz materiały topowych klubów w Europie, te treningi są z książek, ze szkoleń, no skąd generalnie masz pomysły na te zajęcia, no bo są one bez wątpienia bardzo zróżnicowane. Krzysiu, gdzieś na początku swojej przygody, gdzie dostęp do materiałów, dostęp do edukacji dla trenerów bramkarzy był bardzo ograniczony. Teraz jest on troszkę większy, bo chociażby powstały w szkole trenerów kursy dla trenerów bramkarzy UEFA Goalkeeper B, UEFA Goalkeeper A, których na tych kursach byłem. Na początku swojej gdzieś tam przygody z trenerką korzystałem z własnych doświadczeń. Teraz
mówię, dostęp do materiałów, dostęp do szkoleń. Przyjeżdżają trenerzy zagraniczni do Polski na kursokonferencje, jest szerszy. Oczywiście korzystam z materiałów topowych klubów, ale nie na przykładzie kopiuj-wklej. Każdy bramkarz jest inny. Nie można zrobić treningu bramkarskiego, nie wiem, strzelam z Chelsea, Manchesteru, City, Barcelony, mając inny materiał ludzki w postaci bramkarza w GKS-ie Tychy. Więc owszem, oglądam te treningi, ale gdzieś tam analizuję i staram się gdzieś je na swoją jakiś sposób zmodyfikować i dopasować do materiału, jaki mam. A czy nadal zakłada się z bramkarzami o te czyste kąta, czy to już historia i tego już nie będzie, tego już nie ma? Nie, na razie już tego nie ma. Myślałem, że to będzie jakaś dodatkowa mobilizacja dla bramkarzy, ale chyba się przekonałem, że to jest stawianie jakiejś dodatkowej presji na bramkarzu, na Konradzie, powiedzmy, bo to z nim się zakładałem i już odeszłem od tego, bo nie miało to wymiernego skutku. Myślę, że jak bramkarz ma czystą głowę, jest spokojny, to więcej tych meczy na zero się zdarzało i zdarza, niż to miało miejsce wcześniej. Jak bardzo istotna jest rola trenera bramkarzy? O tym kilka lat temu przekonał się Konrad Jałocha, który miał okazję współpracować z Marcinem Muszyńskim. Przy okazji można go pozdrowić, więc tak jest. Marcin Muszyński był na pewno takim trenerem, który uważam, że wykonał największą pracę. A tak naprawdę o nim się nie mówi, tak? Bo gdzieś później kolejne etapy, czy to z trenerem Dowhaniem, czy z trenerem Krupskim w Warce, w Chojnicach jeszcze miałem treningi, tak, bramkarskie, czy tutaj właśnie z trenerem Rogalą. No, od każdego trenera jakiś element zostaje, tak zwana rysa gdzieś tam na bramkarzu zostaje i każdy dał coś od siebie. Jak coś służyło, to starałem się to po prostu zachować i pielęgnować. Jak coś nie służyło, to po prostu każdy bramkarz jest trochę inny i jednemu służy to, drugiemu tamto, więc ciężko też tak zero-jedynkowo podchodzić do tematu. Już takiej sytuacji macie, mało jest takich, zawsze masz presję. Chciałbym, żebyście tam mieli presję czasu przeciwnika. Tak? Żebyśmy się szybko operowali. Myślę, że współpraca z trenerem Rogalą układa się nam bardzo dobrze i myślę, że w każdym wieku można się czegoś nauczyć i jakieś elementy doskonalić. Cały czas staramy się iść do przodu, żeby być po prostu, żeby grać i dawać drużynie jak najwięcej i stawać się lepszym bramkarzem. Dużo teraz też mamy dodatkowych analiz wideo, żeby analizować to, jak te mecze przebiegają i co poprawić. Głównie w tym wieku to uważam, że jeszcze można, nie wiem, ewentualnie poprawić troszeczkę ustawienie, skorygować lekko jakieś takie drobne elementy, ale też ogólnie też nad techniką i bramkarską i wieloma elementami też staramy się pracować i po prostu tyle. Współpraca uważam, że układa się bardzo dobrze. Z trenerem można po prostu pogadać jak z kolegą i to jest też u niego fajne. Konrad Jałocha, który przed chwilą wspominał współpracę z trenerem Muszyńskim, bramkarz, który miał okazję zaistnieć na ekstraklasowych boiskach. Ty go pamiętasz? Wspominasz z nim nieraz te czasy, kiedy bronił w Arce Gdynia? Pamiętam go, bo no to ja gdzieś tam prosiłem. Oczywiście nie był to jedyny kandydat. To była trójka kandydatów. Prosiłem naszego dyrektora Krzysia Bizackiego o sprowadzenie jednego z tych trójki bramkarzy. Padło na
na Konrada, także pamiętam jego występy w Arce, ale nie, gdzieś nie wspominamy tych jego meczów. Oczywiście czasami gdzieś tam jest poruszany jakiś tam temat, ale nie, jakoś tam specjalnie nie grzebiemy w historii, raczej staramy się pracować tu i teraz. Arka Gdynia obecnie na 4. miejscu ze stratą 4 punktów do Widzewa. Wygrana właśnie z Widzewem 2-5, z Polkowicami 2-0, Odrą Opole 1-3, remis z Katowicami 2-2 i w ostatniej kolejce ze Skrom 3-2 w nieco szczęśliwych okolicznościach. Widać po tych liczbach na pewno duży potencjał w ofensywie. Czy zatem głównie swoich szans będziecie upatrywali w defensywie? Trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym wychodzić przed szereg, bo od ustalenia taktyki na ten mecz na pewno będzie decydował pierwszy trener. No jak liczby pokazują, na pewno ta siła ofensywna jest bardzo duża, ale też jak statystyki pokazują, no poza jednym meczem w każdym meczu tracili bądź jedną, bądź dwie bramki, więc nie jest to przeciwnik, któremu nie można strzelić bramki i na pewno będziemy szukać swoich okazji. Nie sądzę, żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na defensywie, bo w meczu różne fazy są. Czasami się trzeba cierpieć i bronić przez kilka minut, a czasami się atakuje, więc myślę, że tutaj nie będzie na pewno momentu, że postawimy, cofamy się, bronimy swojego pola karnego i na niczym więcej się nie skupiamy. Nie. Będą takie momenty, że będziemy bronić, ale na pewno też będą momenty, które będziemy chcieli wykorzystać w ofensywie. Cały czas dobrze zespół z Gdyni zna wywołany już do tablicy Konrad Jałocha. Przenieśmy się w takim razie po raz kolejny do szatni GKS-u Tychy. Bilans robi jakieś tam wrażenie, ale przyznam szczerze, że poza wynikami może jeden czy dwa skróty zobaczyłem. Teraz będziemy mieli na pewno jakąś tam większą analizę przeciwnika i coś więcej się dowiemy. Ale na pewno to, ile bramek strzelają i to, jak punktują, przede wszystkim to na pewno robi wrażenie. Ale też Skra pojechała i pokazała, że można powalczyć. I to na terenie w Gdyni, tak? Więc na pewno nie stoimy na straconej pozycji, tym bardziej, że ostatni mecz z Widzewem jeszcze, myślę, wydaje, że gdzieś tam troszeczkę odbija się, bo też można było więcej ugrać i gdzieś ta złość taka sportowa powinna teraz być pokazana z naszej strony, że potrafimy też grać piłkę i potrafimy przede wszystkim punktować, bo tak naprawdę to za jakieś tam piękne mecze nikt nam punktów dawał nie będzie, a teraz zostało tak 9 kolejek, liczą się tylko zwycięstwa i generalnie liczy się tylko punktowanie, więc to, w jakim stylu, jest chyba drugorzędną sprawą. Jeśli chodzi o ostatnią historię przeciwko Arce Gdynia, na pewno jest ona korzystna, bo nie straciliśmy bramek w Gdyni w tym sezonie 1-0, w ubiegłym sezonie 2-0 i tutaj mecz w Tychach 1-0. No i moment, z którego chyba trener może być zadowolony, czyli niewykorzystany rzut karny przez Wolsztyńskiego. Tak, no w 3 meczach ostatnich nie straciliśmy bramki, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tych okazji do strzelenia Arka miała bardzo, bardzo wiele i umówmy się, że no troszkę szczęścia też w tych meczach nam dopisywało. Mam nadzieję, że w tym meczu dopomożemy temu szczęściu i zrobimy wszystko, żeby Arka nie stworzyła sobie za wielu sytuacji, ale zdajemy sobie sprawę z potencjału, jakim dysponuje zespół z Gdyni. No właśnie, słówko o tym potencjale. Czy na papierze to jest zespół podobny do Widzewa? Wspomnieliśmy o tym, że mecz poniedziałkowy, ten czwartkowy, prawdopodobnie będą dwa zupełnie inne. Przypuszczam, że Arka raczej będzie chciała grać ofensywnie, bo taki mają styl gry. Czy na papierze te zespoły Widzewa i Arki można porównać?
Na pewno będą grali ofensywnie. No, taki jest styl trenera Tarasiewicza. Pracował tutaj, więc wiem, jak układał zespół. Zawsze był nastawiony na strzelanie bramek. Ale tak, to mówię, wiąże się też to z tym, że tych bramek też troszkę tracą. Na papierze moje osobiste zdanie jest takie, że Arka Gdynia na papierze jest mocniejszym zespołem niż Widzew. Arka Gdynia ma na pewno w swoich szeregach zawodnika, który w pojedynkę potrafi rozstrzygnąć o losach spotkania. W tym sezonie zdobył już 10 bramek, a w przyszłości reprezentował barwy GKS-u Tychy. O kim dokładnie mowa? Zobaczmy. Aleman już w polu karnym, ładnie wycofał piłkę, strzał i co? I teraz na pewno zdobyta bramka, ale dla Arki Gdynia poprawnie zdobyta bramka. Tutaj nie ma żadnych najmniejszych wątpliwości. Oczywiście i Hubert Adamczyk z linii pola karnego, ładny. Hubert Adamczyk jest i Arka ma 3, a Skra tylko 2. Hubert Adamczyk, zawodnik, który w GKS-ie Tychy występował w sezonie 2017-18, później był transfer do Wisły Płock i w końcu Arka Gdynia. Było już chyba widać w Tychach, że to nie był przypadek, że ten zawodnik występował w juniorach Chelsea, bo było widać i po treningach, i po meczach, że jest to chyba zawodnik o dużym potencjale, który te umiejętności indywidualne ma na wysokim poziomie. Zdecydowanie tak. Hubert Adamczyk nie grał dlatego, że był młodzieżowcem i taki był wymóg, tylko po prostu był dobrym zawodnikiem i to było już wtedy widać. Oczywiście wtedy spełniał kryteria młodzieżowca i to było duży plus dla nas, ale tak jak mówię, myślę, że nawet jakby nie był młodzieżowcem, to posiada takie umiejętności. Zresztą pokazuje to w tej chwili w zespole z Gdyni, że należało mu się miejsce w składzie. Problem z kontuzjami to jest chyba to, co tego zawodnika ograniczało, bo chyba no, w tym momencie nie grałby w Arce Gdynia, tylko już w tej ekstraklasie zadomowiłby się na dobre, bo nawet no, w Tychach pamiętam, że cały czas te problemy z kontuzjami były. No tak, no troszkę wiadomo, że każda kontuzja gdzieś tam zawodnika wyhamowuje. No, ja Hubertowi życzę, żeby te kontuzje, te urazy go omijały, bo to bardzo fajny chłopak, już nie mówię nawet o zawodniku, tylko jako człowiek bardzo sympatyczny, zawsze uśmiechnięty, bardzo dobry kontakt z nim zawsze miałem. W Arce Gdynia jest również zawodnik, który grał w GKS-ie Tychy, który miał okazję pracować z obecnym trenerem Gdynian. Jak Ryszard Tarasiewicz przywitał swojego podopiecznego? Zobaczmy. Kurde, cię zostawisz 2 lata, dostajesz kota, kurde. Do trenera byłem spokojny, nie? No tak, tak. O, ja cię lubię, ale wiesz, jak ci to ma pomóc? Bardziej waleczny. A teraz to robię lepiej jeszcze. Nie. Pokaż lepiej się, no. Lepiej trzeba mieć szerokie trenerze, nie? No. Znamy doskonale to zamiłowanie do tatuaży Artura Siemaszko. Wiemy też, jakim zamiłowaniem VAR darzył trener Tarasiewicz. Niestety w Tychach się nie doczekał. Jakim on był generalnie trenerem, bo miałeś z nim okazję współpracować, odbyć wiele rozmów. Jaki to jest typ szkoleniowca? Na pewno wybitny piłkarz I powiem tak, że gdyby nie to, że jestem trenerem, to pewnie nigdy nie miałbym okazji poznać wybitnego piłkarza. Jako trener na pewno stawiający na ładną grę, na grę ofensywną, troszkę impulsywny, szczególnie
do sędziów. Sędziowie nie mieli z nim łatwo, ale ogólnie pozytywny człowiek. No. Ale o tym wszyscy nie wiedzą, bo często oglądając go na konferencjach prasowych czy w trakcie wywiadów, człowiek, który no rzadko się uśmiechał, natomiast no jest to osoba, która ma chyba poczucie humoru, która dobrze czuje ten klimat szatni i osoba, która na treningach nieraz też chyba zaskoczyć potrafiła. Tak, aczkolwiek trener Tarasiewicz, z tego co kojarzę, bardziej preferował taki typ menadżerski. Oczywiście w tych najważniejszych momentach treningu dotyczących taktyki to on wchodził w te zajęcia, to on instruował zawodników, ale w pozostałych elementach dawał pracować asystentom, a sam przyglądał się z boku na poczynania zawodników. Wiadomo, że w szatni bardzo dobrze się czuł, no bo to jest człowiek związany od x lat z piłką nożną, w szatni jako zawodnik, w szatni jako trener, więc tam było jego miejsce. Jednym z jego asystentów był Tomek Wolak, który z nim teraz pracuje w Gdyni. Tak się zastanawiam, kto będzie miał łatwiej rozpracować rywala, czy my, GKS Tychy, znając warsztat trenera Tarasiewicza i Wolaka, czy oni, znając nasz zespół, który jednak nieco się zmienił? Trudno mi powiedzieć, kto będzie łatwy. Myślę, że ani jedna, ani druga strona nie będą mieli jakichś plusów czy uprzywilejowanych pozycji. Myślę, że na tyle już są dostępne wszystkie mecze do obejrzenia. Można spojrzeć na taktykę przeciwników, czy my ich, czy oni naszej, że nie jest to jakiś wielki problem rozpracować taktykę gry przeciwnika. Oczywiście jakieś tam detale mogą zaskoczyć przeciwnika i mam nadzieję, że właśnie tymi detalami, które chcemy przygotować na ten mecz, wyprowadzimy w pole drużynę z Gdyni. Mówiłeś o tych detalach, to muszę cię dopytać, czy z trenerem Derbinem rozmawialiście, czy trener Derbin pytał cię o jakieś detale związane z pracą trenera Tarasiewicza? O szczegóły nie pytam, natomiast pytanie, czy w ogóle no, była taka rozmowa, gdzie mogłeś nieco więcej rąbka tajemnicy uchylić trenerowi Derbinowi? Jeszcze nie. Wczorajszy dzień poświęciliśmy jeszcze na analizę meczu z Widzewem. A od dzisiaj zaczynamy pracę, analizę. Już dzisiaj zespół będzie miał analizę pokazaną w formie wideo gry przeciwnika. I mamy dzisiaj właśnie czas na porozmawianie, może doszukanie się jakichś detali właśnie, o czym wspomniałeś, czy można zaskoczyć trenera Tarasiewicza i też te detale, które chcemy wykorzystać, żeby Arce nie dać się rozwinąć skrzydeł. Będzie to bardzo ciężkie, bo tak jak wcześniej powiedziałem, Arka Gdynia posiada duży potencjał ofensywny, ale chcemy zrobić na boisku wszystko, żeby wybić czy wyciągnąć ten oręż im z ręki. I oby tak było. Dziękuję trenerze za rozmowę. Arka Gdynia po spotkaniu w Tychach zostaje na południu Polski, gdzie będzie przygotowywała się do niedzielnego spotkania z Puszczą Niepołomice. My z kolei dzień później, w poniedziałek o godzinie 18:00 zagramy z Górnikiem Polkowice. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.